Witamy w świecie Daczy. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Zapraszam na następny film. Świat motoryzacyjny interesujący się marką Dacia już dawno nagrał swoje filmy, salony dokonały prezentacji, zostaliśmy tylko my, więc do dzieła. Dlaczego tak późno? Mieliśmy wyprzedaże, dużo samochodów na salonach, trochę sobie przeszkadzaliśmy z innymi pracownikami firmy. Jesteśmy mocno po naszych godzinach pracy, więc do dzieła teraz my. Samochód, który stoi za mną, czeka na swoją premierę w Carrera Dacia Lublin. Zapraszamy. Oto on. Nowa Dacia Sandero. Trzecia generacja wchodzi do sprzedaży w 2021 roku. Pierwsza wizja, pierwszy look w Carrera Dacia Lublin. Niektórzy mówią, że jestem osobą, która zawsze musi mieć rację. No cóż, jestem wychowany na powiedzeniu. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Idąc tym tropem, nie powiem, co jest nowego w Daci Sandero trzeciej generacji na razie, ale powiem, co łączy ją z Dacią Sandero drugiej generacji. Już się domyślacie. Logo Daci. Logo Daci niezmienne od kilku lat. Chodzą słuchy w internecie, że będzie nowe, ale z tego co wiemy, nie wcześniej niż 2024-2025. Na razie jest to. Łączy to logo Dacię drugą i trzecią generację. Pierwszy z elementów. Niektórzy mówią, że kierownica w Daci Sandero trzeciej generacji jest nowa. Ja bym się nie zgodził. To jest ta sama kierownica z nowymi funkcjami, a Maciek zwrócił mi uwagę, że jest podświetlana. Ja uważam, że jest to ciągle ta sama i jest to element łączący dwójkę i trójkę Sandero. Pomijam elementy zbieżne w modelach Daci, które są ważne, aczkolwiek nie odgrywają aż tak dużej roli. Mówię tutaj o oponach, mówię tutaj o kierunkowskazach bocznych, mówię o wycieraczkach, mówię o siłownikach tylnej klapy bagażnika. Są to elementy ważne, aczkolwiek one pojawiają się w różnych modelach Daci, są to same, a jeszcze pasy bezpieczeństwa, no to one są uniwersalne chyba dla wielu, wielu marek. To tyle. A tak bardziej poważnie, to nie chodzi o to, żeby pokazywać, co jest starego w nowym, ale żeby pokazać nowym. Zaczynamy pełną właściwą prezentację. Dacia nowe Sandero, trzecia generacja, to samochód w 90%, tak myślę, w 90% zbudowany od nowa. Nowa płyta podłogowa, tożsama z Renault Clio piątej generacji. To, co od razu rzuca na pewno się w oczy, to klosze reflektorów przednich. Pozioma litera Y w technologii LED. W technologii LEDowej również będą światła mijania. Światła mijania oczywiście samoczynnie włączające i wyłączające się w porach zmroku, w garażach, w tunelach. A taką wisienką u tortu jest napis Dacia w kloszu reflektora. To szalenie mi się podoba. Absolutną nowością w gamie Daci, w całej gamie Daci jest czujnik deszczu. Po raz pierwszy pojawia się w modelu Dacia nowe Sandero. Podejrzewam, że w kolejnych nowych modelach Daci również znajdzie się już w standardzie. Kolejna nowa rzecz, na co zwracali klienci uwagę. Klamki. W poprzednich wersjach były klamki kopertowe. Panie łamały sobie paznokcie, panowie wyłamywali klamki. Tutaj mamy klamkę, masywną klamkę otwierającą drzwi poprzez pociągnięcie jej. Niby niewielka rzecz, ale jest to nowość. Na pewno jest to nowość na plus. Kolejna rzecz, pozostając przy drzwiach. Zwróćcie uwagę na drzwi. W tej generacji Daci drzwi chowają się poprzez pod konstrukcję nadwozia, pod górny słupek. W poprzednich generacjach drzwi zachodziły na słupek, co powodowało dyskomfort akustyczny. W tej wersji, w tym rozwiązaniu na pewno będzie ciszej. Przyznam się, zwrócił mi na to uwagę kolega Tomek z samochodów używanych. Pozdrawiamy Tomka z samochodów używanych. Gdzieś tam w tle chyba jest, nieświadomy tego, że jest nagrywany. Idziemy dalej.
antenka została przeniesiona z przedniej części dachu, jest w tej chwili w tylnej i jest to antena z Renault Clio 5. generacji. I jesteśmy z tyłu auta. Spójrzcie na te klosze świateł tylnych. W pierwszym nagraniu na temat tego modelu określiłem je jako światła wiodełkę, a okazało się, że jest to podwójna litera Y. I tutaj również znajdziemy akcent poziomkowy, czyli Dacia w kloszu reflektora. Z tyłu auta, poza nowymi kloszami reflektorów, znajdziemy znane logo Dacia, ale nowością również jest sposób otwarcia zamka. Jest już to zamek elektryczny. Sam bagażnik, 328 litrów, jest nieco większy niż w poprzedniej wersji i znajdują się tutaj elementy, które mi szalenie ułatwiają użytkowanie tego bagażnika, czyli zaczepy na zakupy. Z prawej oraz lewej strony idealnie nadają się na zakupy, na plecak. Wieszamy tam te reklamówki, plecaki, nie wylewa się, nie przewraca się nic. Bardzo fajna sprawa, mało budżetowa, a szalenie użyteczna. A, i dwie łapki do zamykania klapy bagażnika, plastikowe, już nie ma żadnych tam metalowych elementów. Znowu mała rzecz, a cieszy. Jedna rzecz, przepraszam projektantów, producentów Dacia Sandero, jedna rzecz mi się tu nie podoba. Próg bagażnika nadal jest nieosłonięty, czyli to, co było w Dacia Duster pierwszej generacji, Dacia Sandero drugiej generacji i nadal jest Dacia Sandero trzeciej generacji. Moglibyście to panie i panowie poprawić. Przydałby się tu plastikowy element osłaniający tenże próg. Światła LED-owe, podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej. Nowość malutka, takie drobnostki. Dacia Sandero, nowa Dacia Sandero to przede wszystkim nowa linia nadwozia, nowa bryła zupełnie, zdecydowanie inna niż w drugiej generacji, bardziej masywna, z mocnymi przetłoczeniami. Spójrzcie na ten przód, on jest taki, uważaj, bo cię uderzy. Jest taki masywny, mocny, dynamiczny, można by powiedzieć. Również boki, spójrzcie na te nadkola, zostały fajnie wyprofilowane. Prawda? W wersji Sandero Stepway znajdą się tutaj dodatkowe elementy ochronne nadające agresywności temu auto. Do Dacia Sandero Stepway jeszcze wrócimy, a w zasadzie nie. Dopiero dojdziemy do niej, dopiero będziemy pokazywali. Pod klapką znajdziemy wlew paliwa, benzyny i zawór zasilający LPG. Coś, co fajnie wymyśliła Dacia, dwa wlewy pod jedną klapką. Nie ma gdzieś dodatkowych tutaj zewnętrznych, czarnych punktów rozpaczy, jak to się nazywa, instalacje gazowe. Zapomniałbym. W kieszeni mam kluczyki do tego auta. Są one również nowe. Jest nowa funkcjonalność, czyli przycisk otwarcia klapy bagażnika. Nowy kształt. Niczego sobie. Jak już mam kluczyki do samochodu, zapraszam do wnętrza. Zapraszam. Ja mam 1,91 m wzrostu i nie w każdym aucie się mieszczę. Fotel maksymalnie do tyłu i już lubię to auto. Jest to bardzo, bardzo wygodnie. Od razu zwracam uwagę na nowe fotele. Powiedziałbym, że są to fotele z Dustera. Bardzo dobrze opinają, trzymają boczki. One są chyba lepsze nawet boczki niż w Dusterze, chyba że przybrałem nieco w szerokości, może i tak. O, zawodowe kłapnięcie drzwiami. Mojemu koledze Jarkowi będzie się to podobało. Nowa Sandero nie straciła nic na przestrzeni dla kierowcy. Jest to nadal dużo miejsca nad głową. Dużo miejsca w bok. Zobaczymy, jak będzie się jeździło z pasażerem obok. Ale tutaj odległości, nawet chyba trochę za daleko. O, tak. Kolumna kierownicy. Oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. O. Ok.
Tak, to byłaby, to jest optymalna pozycja do jazdy dla mnie. Z tyłu, no, już tyle miejsca. Raczej dla dzieci lub młodzieży. Ja sam pewnie za sobą bym nie usiadł, ale przecież nie jeżdżę sam ze sobą. W związku z tym nie ma to aż tak dużego znaczenia. Dobrze się czuję. Podobają mi się materiały, w szczególności ten materiał. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś materiał ekologiczny. Zamiast pseudoskórek oraz pseudodrewienka, Dacia zaprezentowała, pokazała fajny sposób. O, on jest również taki mięciutki. Oczywiście tutaj twarde plastiki, ale Dacia jest nadal jedną z najtańszych albo najtańszą marką sprzedawaną w Europie, więc się temu nie dziwmy. Trzymam drążek zmiany biegów. Od razu widzę, że jest on krótszy niż w Dusterze. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Te przełożenia będą bardziej szybsze, co sprzyja na pewno dynamice jazdy. Konsola wyższa niż w poprzednich wersjach. Dużo schowków. Uchwyty na butelki i kubek dwóch różnych rozmiarów. Tutaj zapewne wgłębienie na schowek, na jakieś żetony albo inne drobiazgi. Hamulec standardowy to oczywiście element powtarzający się w wielu autach, ale w Dacia Sandero, nowej Dacia Sandero jest dostępny automatyczny hamulec postojowy. No jako ciekawostka. Nie wiem, czy to będzie opcja, którą klienci będą wybierali, ale jest. No i oczywiście ośmiocalowy tablet. Wbrew temu, co by można pomyśleć, nie zasłania szyby. Z mojej pozycji ten tablet, ta krawędź tabletu kończy się mniej więcej tutaj. Także nie zasłania szyby, nie zabiera widoku. Włączmy go. Od razu widzimy nową konfigurację, nową szatę graficzną. On jest dotykowy. Funkcje mniej więcej te same. Znalazło się tutaj smartfon integracja, czyli klonowanie telefonu. W tej wersji Medianaf Evolution jest możliwość bezprzewodowego klonowania telefonu. Produkty Android, produkty Apple'a. Także myślę, że to jest best in class w tej klasie. Szereg funkcji. Bardzo ładne tło, czarne tło, białe napisy, taka elegancja można powiedzieć. W tej wersji mamy tradycyjny kluczyk. Można w Sandero zamówić kartę hands-free, czyli system bezkluczykowego uruchomienia oraz odpalenia silnika. I wtedy tutaj będziemy mieli możliwość programowania tej karty. Samochód może się sam otwierać, jeżeli będziemy podchodzili, albo nie, jeżeli nie będziemy chcieli tej funkcji. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna rzecz. No i tu ciekawostka, jest to jeden z pierwszych egzemplarzy, który dotarł do koncesji i tu nawigacja nazwana jest ustawieniem. Taka ciekawostka. Zajrzyjmy do nawigacji. Ciemno, jest już zmrok, w związku z tym tryb nocny się włączył. Nawigacja chyba jest ta sama. No i ustawienia pojazdu, to co przed chwilą pokazywałem. Strona domowa i oczywiście tryb nocny. Bardzo ładnie wygasza ekran, nie bije po oczach. Ten ekran jest standardowy, zawsze będzie się pojawiał przed uruchomieniem systemu Medianaf Evolution. Zwróciłem uwagę na taką rzecz nietypową, na podświetlenie portów USB. Jeden port, drugi port tutaj. Taka ciekawostka, fajna rzecz. I od razu Maciek, jak pokazuje ten obszar, to uchwyt na telefon, dosyć szeroki. Mieści się tutaj mój fablet o szerokości 10 cm. Dostęp do telefonu w związku z tym jest tutaj bezkonfliktowy. Bardzo łatwo i swobodnie można do niego sięgnąć. Nie trzeba sięgać do szyby. Może jest to lepsze rozwiązanie niż w moim Dusterze, gdzie ten uchwyt jest tutaj i zasłania część radia. Zobaczymy, potestujemy. Czego mi brakuje? Brakuje mi tutaj przycisków retro, tak zwanych retro, ja je tak nazywam, czyli te z Dustera, takie jak z kaseciaków kiedyś. Tutaj jest to wszystko spłaszczone. Czy to fajnie, czy to nie fajnie? Nie wiem, mi tego brakuje.
Klimatyzacja w tej wersji manualna. Tu jest mniej więcej podobnie tak jak było wcześniej. Zabrakło tutaj trybu tak zwanej szyby, został zastąpiony czwartym biegiem. A tak wszystko jest mniej więcej to samo, rozwiązania identyczne jak w poprzednich wersjach. Sama kierownica. Wspomniałem o nowych funkcjonalnościach, czyli znalazł się tutaj włącznik i wyłącznik tempomatu oraz ogranicznika. Znalazł się również tutaj przełącznik funkcji komputera. Ta wersja pokazuje już spalanie gazu właśnie na wyświetlaczu TFT przed kierowcą. Można zmieniać te ustawienia tym przyciskiem. Samochód, jak przełącza się na gaz automatycznie albo ręcznie, jeżeli zrobimy to ręcznie, tutaj te wartości średniego spalania oraz innych parametrów komputera pokładowego będą pokazywały spalanie gazu. To jest fajne rozwiązanie. Kolejne rozwiązanie, na które zwróciłem uwagi, częstotliwość pracy wycieraczek. Tego brakuje w Dusterze poprzedniej generacji. Światła tutaj standard, tryby automatyczne, wszystko ok. Bardzo długi podłokietnik w drzwiach przednich. Tutaj nawet moja długa ręka spocznie wygodnie. Zaraz przejdziemy z drugiej strony, pokażemy go. Co jeszcze? Podłokietnik, nic wielkiego, ale tutaj na górze mamy dwie nowości. Nowe umiejscowienie mikrofonu do zestawu głośnomówiącego. W poprzednich Daciach Sandero umiejscowiony był mniej więcej tutaj. Część klientów zgłaszała pewne problemy z odsłuchem przez rozmówcę. Myślę, że tutaj to już nie będzie problemu. Podejrzewam, że ten zestaw jest też nowy. Tutaj jakiś dwukanałowy, tak jakby wydaje się. Poćwiczymy, potestujemy, będziemy nagrywali nowe filmy, zobaczymy. Znalazł się również tutaj przycisk ECAL, SOS. Będzie on wzywał pomoc w momencie, kiedy dojdzie do kolizji, do wypadku, kiedy zostaną odpalone poduszki powietrzne, ale również jeżeli będziemy się czuli zagrożeni, trzykrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wezwanie pomocy. Jest to już wymóg Unii Europejskiej dla nowo produkowanych samochodów, nowo tworzonych samochodów. Nie uciekniemy od tego, ma być i tyle. Nie bawcie się tym na salonach, bo były sytuacje, że zjeżdżały się trzy ekipy ratunkowe do klienta, który siedział na salonie. Spójrzcie, mamy tutaj nową regulację lusterek. Zostało to przeniesione z tego miejsca mniej więcej na drzwi. Jest to rozwiązanie typowo renówkowe, czyli przełączenie lewego lub prawego, prawego lub lewego lusterka i regulowanie tym przyciskiem. Wcześniej był taki joystick, mogliśmy nim kręcić we wszystkie strony, lusterko się obracało. Tutaj mamy z kolei nowy przełącznik instalacji gazowej. Jest on tożsamy z przyciskami auta, nie ma takiego już, jakby to powiedzieć, niepasującego do całego designu auta. Jest on już ładnie stonowany, ładne światełko, a tak jak powiedziałem, jeżeli jedziemy na gazie, spalanie, pojemność butli gazowej, wszystko to pokazywane jest właśnie na wyświetlaczu przed kierowcą. To są nowości i wydaje mi się, że to są nowości zdecydowanie na plus. Zapraszam Was na tylną kanapę, jakkolwiek by to zabrzmiało. Pas bezpieczeństwa dla osoby siedzącej po środku. Jest on już zaczepiony w oparcia tylnej kanapy, nie trzeba go ciągnąć spod sufitki. Kieszenie w oparciach oraz zagłówki typu delfinek. To jest to kolejny element, który odnajdziecie w Renault Clio 5, czyli żywcem wyjęty z renówki. To było pierwsze spojrzenie oraz pierwsze dotknięcia nowej Dacia Sandero. Do tego modelu będziemy powracali, będziemy prezentowali Dacia Sandero Stepway, będziemy jeździli tymi modelami, także to, co zapomniałem, na pewno jeszcze wrócimy. Nie pokazałem zestawu multimedialnego, jego funkcjonalności, ale to w innym filmie. Jeżeli chcecie kupić taki samochód albo inne modele Dacia, zapraszam do nas, ale kupić, a nie wyrwać ofertę.
zapraszam do mnie albo do Maćka, do Maćka albo do mnie, obojętnie do którego z nas zadzwonicie, telefony komórkowe, adresy e-mail oraz telefony stacjonarne za chwilę się pokażą. Wewnętrzny do Maćka to jest 36, do mnie 37. Wielu z Was nadal dzwoni na telefony stacjonarne i błądzicie, nie trafiacie do nas. Pamiętajcie, Maciek to 36, ja to 37. Dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na następne produkcje. Życzę dużo zdrowia.